Z tej strony Pedro, jak pewnie bardzo dobrze wiecie, wczoraj mieliśmy nową aktualizację, nowy update do Pet Simulator X, który się nazywa tęczowe Lucky Blocki, czyli oczywiście Rainbow Lucky Blocks, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystko to, co zostało zmienione w tej aktualizacji, wszystko to, co zostało dodane i jak zarobić na tym update'cie. No i przede wszystkim jak zdobyć najlepsze pety. Więc naprawdę bardzo warto jest oglądać ten odcinek do samego końca, ponieważ dowiecie się tutaj naprawdę wielu ciekawych rzeczy, a dodatkowo rozdam wam za darmo Huge Hell Rocka w wersji Golden. Ale to jeszcze raz podkreślam, musicie oglądać odcinek do samego końca. Na samym starcie przypominam oczywiście o subskrypcji, o łapce w górze, a ja już lecę z tym materiałem. Jak pewnie bardzo dobrze widzicie, no bo ciężko tego nie zauważyć, mamy tak naprawdę na całej mapie Lucky Blocki. Mamy oczywiście Lucky Blocki małe, średnie, duże, mega duże, rainbowowe i mamy też event Black Lucky Block. Oczywiście czarny Lucky Block rozpisał się na pierwszej mapie, jest on naprawdę mega, ale to mega ciężki do rozwalenia, ale to wygląda dokładnie tak samo jak poprzedni update z czarnym Lucky Blockiem. No i macie tutaj na zdjęciu, jak wygląda on rozmiarowo, jest on tylko i wyłącznie na pierwszej mapie, a HP ma on naprawdę mega dużo, że będziecie się z nim męczyli kilkanaście albo kilkadziesiąt minut. No i jest w nim największa szansa na wydropienie po prostu Huge'a, żebyście po prostu mieli większe szczęście. Jak już poruszyłem temat nowego Huge'a, no to aktualnie w swoim ekwipunku właśnie takiego Huge do minus lakiego posiadam, prezentuje się następująco, wygląda on w taki sposób, jest to jeden z ładniejszych, jak nie najładniejszych Huge'ów w całej grze. Naprawdę mega, ale to mega rzuca się w oczy, tylko że jego minusem jest sam fakt tego, że jest naprawdę bardzo podobny do Huge Lakiego. Naprawdę bardzo, ale tu bardzo ładny zwierzak, no i możemy go po prostu wydropić z Lucky Blocku. Czyli podchodzimy sobie do takiego Lucky Blocka, niszczymy go, no i miejmy nadzieję, że akurat wyleci nam właśnie taki Huge, bo teraz naprawdę można go fajnie sprzedać. No albo dostaniemy właśnie takiego Lucky Dominusa, który pewnie się zastanawiacie, jakie ma statystyki, już odpowiadam, zwykły ma 47T. No i oczywiście tak samo to wygląda na świecie hardcore. A są na niego tak duże procenty, że po 2,5 godzinach od rozpoczęcia update'u ma go prawie 400 tysięcy ludzi, więc naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, no ale sami powiecie, że te pety są po prostu naprawdę bardzo ładne z nowego update'u. A tutaj macie porównanie zwykłego Lakiego i zwykłego właśnie Dominus Lakiego, no zobaczcie jak to wygląda, no praktycznie identyczne zwierzaki. A skrzydła to już w ogóle mają te same i chyba kotniczyny też mają te same, ej co jest? Natomiast bardzo, ale to bardzo fajną rzeczą jest nowy auto delay. Tak jak widzicie, jest on dużo prostszy od poprzedniego, znajduje się on tutaj w auto settingsach, czyli tam gdzie powinien być, no i teraz one Basic Pets. Jeżeli chcemy, żeby nam wylatywały Basic Pety, no to oczywiście klikamy sobie Keep. Jeżeli nie chcemy, klikamy sobie Delete, no i tak oczywiście z każdym. Nie mam takie ustawienia, nie chcę, żeby mi wypadały legendarne pety, ponieważ są one mi niepotrzebne, tylko chciałbym mytykale aktualnie. Ponieważ farmie Lucky Blocki, no a te Lucky by się fajnie przydały. Jeżeli chodzi o Auto Hatcha, no to mamy tak naprawdę wszystko takie samo, tylko nie wiem, czy było to Show UI. Ale jeżeli chodzi o Show UI, no to po prostu jeżeli to sobie wyłączymy, to jak widzicie, nie dostajemy tutaj tego właśnie UI, jeżeli chodzi po prostu o nasze auto settingsy, a tutaj już jak widzicie mamy. No i następna bardzo, to bardzo fajna funkcja w Pet Simulator X, a mianowicie Always Keep. Jeżeli chcecie, żeby wam tak naprawdę zostawiały Gold Pety, Rainbow Pety albo Shiny Pety, no to jest to coś idealnego dla was. Na przykład ja mam wyłączone, no dajmy na to Mytykale, no nie? Dajmy na to, że w tym momencie wyłączam sobie Mytykale, nie chcę, żeby one mi dropiły. Ale w sumie z drugiej strony szkoda by nie było Mytykala w wersji Rainbow, no nie? Więc ustawiam sobie tutaj na oczywiście Rainbow Pets Mytykal, no i teraz wszystkie Mytykale, które mi polecą w wersji Rainbow, będą mi oczywiście zatrzymywane, tak samo jeżeli chodzi o Shiny Mytykale. Więc naprawdę mega, ale to mega świetna opcja do bardzo długich openingu. Na potrzeby teraz tego, co zrobię, będę potrzebował oczywiście bardzo dużo petów Golden, ze względu na to, żeby wam coś pokazać, dlatego robię opening jakichś najprostszych jajek. O, no i tutaj też macie tego tęczowego Lucky Blocka, taką wygląda, są większe od człowieka, naprawdę bardzo ładny. Dobra widzowie, trochę tych petów już udało mi się zgarnąć, dlatego teraz lecę sobie na Mina. A mianowicie teraz robienie petów Rainbow jest tak naprawdę i Golden jest dużo prostsze, ponieważ klikamy sobie OK, tak, i powinniśmy mieć teraz taki przycisk Repeat, czy coś takiego. No i jak widzicie, mamy przycisk Repeat, co zostawicie, a od razu automatycznie nam tak naprawdę zaznacza te pety. No i teraz tylko i wyłącznie klikamy OK, no i tak samo to działa z maszyną Golden, jak i maszyną Rainbow, czyli teraz robienie Rainbowów jest naprawdę dużo przyjemniejsze. No to jeszcze raz. Klikamy sobie OK, dajmy na to, że teraz chcę na 88% robić za każdym razem. Klikam sobie oczywiście OK, robi mi się ten pecik, akurat mi się zrobił. No i teraz możemy kliknąć Repeat, no i zamiast klikać w te wszystkie zwierzaki, po prostu klikamy jeden guzik, no i od razu mamy. Super opcja i mam nadzieję, że ją zrozumieliście, to tak samo działa z maszyną Golden. Następne co mamy, to mamy zmianę w tradingu. A mianowicie jak przejdziemy sobie do zakładki Trade, pojawiła nam się nowy tutaj guzik, a mianowicie History, dzięki czemu możemy sobie tak naprawdę, widzowie, sprawdzić, jaką historię trade'ów mieliśmy. Dajmy na to, tutaj mój widz pożyczył mi właśnie tego Dominus Lakiego do odcinka, no i zobaczcie, tak to się prezentuje, tak to wygląda, tutaj też mamy jakiegoś trade'a, proszę bardzo, więc naprawdę spoko. No i mamy też taki system oceniania tych trade'ów, oczywiście
Słuchajcie, ja każdemu daję łapki w górę, żeby nie było. Mam nadzieję, że mi też dajecie łapki w górę. No i tutaj będzie się nam pokazywał nasz rating. Rating też się będzie tutaj pokazywał, jak widzicie. 10 rating, 8.8 trading, 2.1 rating. Ale to tak naprawdę nie ma nic do rzeczy. Tak naprawdę ludzie wam prawdopodobnie będą troszeczkę bardziej ufać, jeżeli będziecie mieli większy rating. Następnie były bardzo, ale to bardzo ciekawe rzeczy. A mianowicie teraz już, jak widzicie, widzowie, nie ma tego w grze, ponieważ zaraz wam coś pokażę. Tutaj mamy ekran z mojego live'a, który robiłem od razu po wyjściu aktualizacji. No i zobaczcie, co my tutaj mamy w autoenchancie. Mamy nowy enchant. Shadow Coins 5, 4, 3, 2, no i oczywiście była też jedynka. No teraz już tego nie ma, Preston się ogarnął, no ale brawo, właśnie zostaliśmy slikowaną nową walutę w Pet Simulator X. A mianowicie Shadow Coiny. No to teraz gdzie będzie ten nowy świat, który tak naprawdę będzie wykorzystywał te Shadow Coiny? No i tutaj z pomocą przychodzi nam oczywiście Kraina Void, którą mamy tutaj bardzo, to bardzo serdecznie. No i zobaczcie tą krainę tam. Tak jest, widzowie, mamy to oczywiście tutaj zrobione coming soon, czyli prawdopodobnie w następnym update'cie dostaniemy nową krainę, nowe pety, nową walutę. No i teraz będziemy co tydzień tak naprawdę dostawali nowe pety, nowe darmowe jajka. No wiecie, o co chodzi, nareszcie wracamy z Pet Simulator X. Coming soon, czyli tutaj prawdopodobnie Shadow Coiny będą używane, czyli co, jakaś kraina cieni. Tam jeszcze jako ciekawostkę pewnie widzicie, w tle jest po prostu Void, skopiowany Void. Po co? Nie mam zielonego pojęcia, ale jest. Zobaczcie, tam mamy tego Voida, stąd go lepiej widać. No naprawdę, no po co Voidi skopiowali tego Voida i czemu tego nie usunęli? Z takich mniej ciekawych rzeczy, no to dostaliśmy oczywiście nowe achievementy, które prezentują się tutaj następująco, ale no nie oszukujmy się, no komu będzie się chciało to robić? Banki, widzowie, aktualnie działają, tylko działają opornie, no ale da się wszystko wrzucać, da się, jak widzicie, wszystko też z tych banków wyjmować, dajmy na to, to da się wszystko po prostu tutaj robić. Skrzynki też działają, ale to nie zawsze też tak, jak powinny, no ale najważniejsze, że da się claimować, da się wysyłać, a to już naprawdę mega, ale to mega duży plusi. No ale i tak te dwie rzeczy są naprawdę do mega, ale to mega dużej optymalizacji, a jeżeli chodzi o collect interest w banku, no to nadal on nie działa. Na Trading Plazie nadal mamy New Year Update, ale zobaczymy, czy za tydzień to zniknie, czy nie zniknie, no ale oczywiście krainy świątecznej już nie mamy w Pet Simulator X. No i tutaj mamy więcej informacji właśnie na temat świątecznego eventu, indeksu, banku, skrzynek na listy i wiele, wiele więcej. A żeby za darmo wydać Huge Hell Rocka w wersji Golden, musicie stawić subskrypcję z dzwoneczkiem na tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisać słowo Lucky oraz wasz nick z Robloxa. Losować będę oczywiście za 3 dni i wygrany dostanie tego peta do skrzynki. Więc zgłaszajcie się i zapraszajcie kumpli. A no jeszcze jedna taka bardzo ciekawa ciekawostka, mianowicie nie dostaliśmy żadnego nowego ekskluzji w EGA, nie dostaliśmy tak naprawdę żadnego nowego Titanica. Preston, co jest z tobą? Jak na tym nowym update'cie mogę wydać Robuxy? Oj, Preston, Preston, powiem ci, no staczasz się. No ale tak swoją drogą, no to widzowie, cały ten update to jest jeden wielki odgrzewany kotlet. To nawet im się nowych petów tak za bardzo nie chciało robić i zrobili mega podobne. Lucky bloki już były, tak naprawdę błędy no nie do końca zostały naprawione, ale na szczęście już to wszystko działa, no średnio no. Cały update oceniam na 5 na 10, ponieważ zostało wprowadzonych trochę takich nowych informacji, które tak naprawdę wspomagą Pet Simulator X. 5 na 10 to jest moja ocena, w komentarzu napiszcie, jaka jest wasza. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, siemano i upa, pa.